Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Nagrywam go z parku Retiro w Madrycie. To jest park, który powstał w XVIII wieku na cześć króla Karola III. Wspaniałe miejsce, w którym mieszkańcy Madrytu lubią się spotykać, spacerować, trochę przypominające nasze warszawskie łazienki, też królewski park. Piękne miejsce, jak i będziecie kiedyś w Madrycie, to na pewno tutaj wpadniecie. Co słychać ciekawego w tym kończącym już powoli zimę tygodniu, no bo okazuje się, że ciepło, temperatury są całkiem sympatyczne, więc zima już w zasadzie w powietrzu, w klimacie mija. Poniedziałek mocnym akcentem zaczynamy tydzień, mianowicie nów księżyca w znaku ryb. To jest zawsze ważny moment, kiedy mamy do czynienia z pełnią i z nowiem, czyli z fazami księżyca, dlatego że to są momenty, kiedy no, energie jakby działają w sposób bardzo taki, moglibyśmy powiedzieć, sprzyjający różnym przedsięwzięciom. Kiedy jest nów, mówi się, że księżyc jest najsłabszy, słońce jest najmocniejsze, czyli to jest taki moment, kiedy mamy do czynienia z energią czegoś nowego. Coś nowego się zaczyna, rozpoczyna, uruchamia, zaczyna. To jest czas, kiedy możemy zaplanować różne działania, przedsięwzięcia, wystartować, rozpocząć coś, co pozwoli nam zainicjować różne przedsięwzięcia. I akurat jest to w znaku ryb, czyli w takim znaku, który nam się kojarzy z przebaczeniem, uzdrowieniem, metaforą miłości bezwarunkowej, głębi duchowej, transcendencji. No i właśnie teraz, w tym dniu, to będzie bardziej możliwe. Jednocześnie Wenus wkracza w znak barana. W tradycji astrologii przyjęło się, że Wenus w znaku barana jest w tak zwanym wygnaniu, czyli detrimencie. Detrimentus po łacinie znaczy zniszczony, czyli tak można powiedzieć pieszczotliwie astrolodzy określają pozycję planety w pozycji dla niej bardzo niekorzystnej. Oczywiście to jest astrologia tradycyjna i my nie możemy patrzeć takimi kategoriami bardzo dosłownymi, literalnie to interpretować. Bardziej chodzi o to, że po prostu Wenus jest w sferze Marsa, czyli w sferze barana, czyli jakby w energii niesprzyjającej jej naturze, a Mars jest malefikiem. Więc według astrologii tradycyjnej, czyli Wenus jest w sferze maleficznej, marsowej. No, patrząc się psychologicznie, widzimy, że wpływ Wenus w znaku barana będzie taki, że będzie ona nabierała cech bojowych, agresywnych, przywódczych, ostrych, walecznych. Oczywiście nie ma nic złego w czymś takim. Ta energia wcale nie jest zła, ona nie jest jakaś gorsza, ale na pewno można powiedzieć, że jest to energia, która no nie kojarzy nam się z tym klasycznym, takim ciepłym, miękkim wpływem Wenus. No ale przecież i takie energie też są nam w życiu potrzebne. We wtorek Merkury znajdzie się w kwadraturze do Urana. Jest to aspekt tradycyjnie takiej nieharmonijnej napięcia między tym wszystkim, co Merkury reprezentuje, czyli komunikacji, myślenia, umysłu, intelektu, informacji, przetwarzania wiedzy, czyli generalnie wszystko to, co życzylibyśmy sobie, jeżeli chodzi o Merkurego, czyli szybkość, inteligencja, wiedza, informacja, no tutaj nie idzie najlepiej, więc ten aspekt może powodować pewne zakłócenia w przetwarzaniu informacji, komunikacji, myśleniu. Nasz sposób analizy informacji, przetwarzania różnych rzeczy związanych z wiedzą, uczeniem się może po prostu być daleki od ideału. We środę przeciwnie. Merkury znajdzie się w Trygonie do Jowisza, czyli te dwie planety będą współpracowały ze sobą znakomicie. Czyli ten trygon tych dwóch planet sprawi, że Merkury zyska na łagodności, mądrości, głębi. To, co jest domeną Merkurego, to jest taką negatywną domeną. Jest powierzchowność, jest działanie takie ad hoc, takie bardzo skrótowe, niezbyt pogłębione. Kiedy wejdzie w trygon do Jowisza, wtedy te energie się zharmonizują, wtedy Merkury to już nie jest tylko takie plotkarsko-informacyjne analizowanie danych, faktów, ale również pogłębione pewne informacje, analizę informacji, danych,
rozumienia pewnych rzeczy, procesów intelektualno-umysłowych, teoretycznych, badawczych. A zatem bardzo dobry dzień na myślenie, analizę, zdobywanie wiedzy. 9 marca rusza kurs astrologii medycznej. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą poznać tajniki astrologii w kontekście astrologia i medycyna, czyli jak możemy łączyć horoskop, wiedzę astrologiczną i interpretację horoskopu. Ponieważ zdrowie, nasze procesy biochemiczne, psychoenergetyczne, biofizyczne są zawarte w horoskopie. To już wiedzieli starożytni, wiedział to Hipokrates, ojciec medycyny, więc zapraszam Was kurs online 11 marca. Jednodniowy warsztat pod nazwą Cel i sens życia, którego takim mottem jest interpretacja horoskopu. Ten warsztat, jego zadaniem jest oczywiście aspekt rozwojowy, poznawczy, poznania świadomości, rozumienia siebie, ale jednak w gruncie rzeczy celem takim warsztatowym, technicznym jest zgłębianie procesów tajnik analizy horoskopu, czyli jak ugryźć horoskop, jak analizować go w kontekście pewnych potrzeb rozwojowych. Tym właśnie będziemy się zajmować. Jest to jednodniowy warsztat w sobotę od godziny 11, od godziny 10 do 17. Ilość miejsc ograniczona, więc nie możemy zbyt wiele osób przyjąć, więc zostało chyba tylko 5 czy 6 miejsc. Zapraszam tych wszystkich, którzy chcą na warsztat się wybrać. Natomiast od 16 do 19 marca zapraszam Was na wyjazdowy warsztat Droga Życia – Przebudzenie. Jest to druga edycja warsztatu astrologicznego, który już robiłem, organizowaliśmy w jesienią. Teraz będzie wiosenny. Wiosenny warsztat w Nałęczowie. W Nałęczowie zapraszam tych wszystkich, którzy chcą pracować z aspektem swojego miejsca w życiu, świadomości, poznania swoich potencjałów, swojej ścieżki, tych wszystkich, którzy się zagubili gdzieś w rozwoju, na swoich różnych drogach życiowych, w obszarze zawodowym, duchowym, emocjonalnym, szukają tego tej swojej drogi życia i ten warsztat właśnie jest temu poświęcony. Zapraszam bardzo serdecznie tych wszystkich. Też jest ilość miejsc ograniczona. Zapisy do 24 lutego, więc nie zostało zbyt dużo czasu. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszam bardzo serdecznie na te zajęcia z astrologią, bo nie ma nic lepszego niż trenowanie swoich umiejętności. Tu w Retiro, w parku Retiro w Madrycie jest pięknie, wspaniale. Nawet już kwitną czasami drzewa, to się już zdarza, także możecie zobaczyć już taki początek wiosny. Warto do Madrytu wyskoczyć. Zapraszam serdecznie za tydzień.